Szanowni Państwo, witam Państwa na spotkaniu organizowanym przez Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwość w Złotowie. Witam serdecznie Państwa, witam media. Pragnę Państwu przedstawić naszego dzisiejszego gościa, pan profesor Andrzej Zybertowicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miło mi przedstawić kolejnego już gościa, który także jest po części absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tak jak i ja. Pan profesor dzisiaj wygłosi wykład, który nosi tytuł Polska po trotylu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Będzie to odniesienie do takiej naszej bieżącej sytuacji politycznej. Mam nadzieję, że nie zabraknie pytań o tej sprawie, o której jest wykład, ale myślę, że i ta bieżąca, dynamiczna sytuacja w kraju także pobudzi Państwa do pytań. Jechaliśmy tu z panem profesorem z Torunia, no i po drodze pan profesor już musiał komentować na bieżąco tą sytuację, która dzieje się w naszym kraju, to co dzisiaj, o czym dzisiaj od południa Państwo wiecie. Ja może nie będę tu prezentował zbyt długiego wstępu i zanudzał Państwa, ale panu profesorowi należy się kilka słów przedstawienia, bo mimo że wszyscy doskonale znamy i rozpoznajemy pana profesora, bo jego dorobek jest znaczny, także warto jednak pewnych kilka faktów przypomnieć. Jak już wspomniałem, pan profesor jest absolwentem studiów historycznych na UMK i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam, że w Poznaniu się doktoryzował, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie, jak wspomniałem, profesor pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się tam, jest socjologiem, zajmuje się między innymi socjologią wiedzy. To właśnie pan profesor jest twórcą i głównym teoretykiem idei układu polityczno-biznesowego. Jest książka wydana w 1993 roku w uścisku tajnych służb, upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, która właśnie tą teorię, dzisiaj już tak szeroko znaną w naszym kraju, ta właśnie książka formułuje. Profesor pracował po studiach w Instytucie Filozofii UMK, w stanie wojennym działał w podziemnej Solidarności. Miał okazję także zapoznać się bliżej z pomieszczeniami aresztu śledczego w Toruniu. Służbami specjalnymi, jak można znaleźć informacje, zainteresował się po 13 grudnia. I tutaj taki cytat może, który znalazłem w internecie. Wtedy w jedną noc w całym kraju zmieniono mechanizm życia społecznego. Zrozumiałem, że bez tajnej policji i agentury nie było to możliwe. Profesor przebywał na stypendiach w Uniwersytecie w Oksfordzie, Cambridge, Sydney, a od 1998 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, jest także kierownikiem założonego przez siebie podyplomowego studium bezpieczeństwa wewnętrznego przy Instytucie Socjologii w Toruniu. Wszyscy Państwo na pewno znacie profesora z aktywnej działalności politycznej. Pan profesor był doradcą Komisji Weryfikacyjnej w WSI. Doradzał też Antoniemu Macierewiczowi przy tworzeniu wywiadu i kontrwywiadu. Od 2006 do 2007 przewodniczył Radzie Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. No i w aktywnej polityce uczestniczył w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Był głównym doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. A od stycznia był doradcą prezydenta, świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, także do spraw bezpieczeństwa państwa. Oddaję głos panu profesorowi. Jeszcze tylko jedna uwaga. Pan profesor już prawie rok jak wydał książkę, która stanowi bardzo ciekawy zbiór publicystyki wywiadów. Pociąg do Polski, Polska do pociągu. Po
zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania będą Państwo mogli zakupić tę książkę. Pan profesor obiecał, że także będzie podpisywał ją osobiście wszystkim, którzy taką chęć wyrażą. Także zapraszam Panie Profesorze i proszę o wykład, o którym wspomniałem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. 70% odpowiedziało, a 30%. Dziękuję wszystkim, że Państwo przyszli. Dziękuję Panu Wiesławowi za zaproszenie do Złotowa. Wjeżdżając do Złotowa przejazdem pod dwoma niskimi wiaduktami, sobie mgliście przypomniałem, że na studiach, będąc bodaj w roku 74, autostopem tutaj z kolegami dojechaliśmy i nocowaliśmy, ale nie potrafię sobie przypomnieć, kto nas wtedy ugościł. Dzisiaj jedziemy stąd do Piły na drugie spotkanie, a teraz, proszę Państwa, ciekawostka. Temat dzisiejszego mojego wprowadzenia został określony zanim media rozpoczęły dzisiejszą histerię o domniemanym zamachowcu. Co wydarzyło się w Polsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, od wtorku, kiedy to dziennik Rzeczpospolita na pierwszej stronie użył słowo trotyl i poinformował, że w trzecim roku od katastrofy, polscy specjaliści i prokuratorzy dokonali pomiarów i wzięli próbki z wraku samolotu, który rozbił się w Smoleńsku. Od tego czasu rozpoczęła się histeria prasowa skierowana przeciwko środowiskom obozu patriotycznego, skierowana przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Histeria, która została nasilona po marszu 11 listopada i której to histerii przemyślane kolejne posunięcie zostało uruchomione dzisiaj. Premier Tusk powiedział, że o tych działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związanych z domniemanym zamachowcem z Krakowa wiedział 31 października. Czy to, co nam dzisiaj mówi się w mediach, to jest prawda, czy nie? Trudno na razie określić. Ale prawdą jest to, że ktoś wybrał dzisiejszy dzień jako kolejny etap nakręcania histerii. Czemu służy ta histeria? Otóż istnieje takie pojęcie opisane dość dobrze przez zachodnich badaczy mechanizmów władzy i polityki. Ona się nazywa panika moralna. Władza, która nie potrafi sprawnie, skutecznie zarządzać, która nie potrafi mądrze wykorzystywać zasobów, na przykład funduszy unijnych, nie potrafi sprzyjających warunków tworzyć biznesowi dla rozwoju, nie potrafi zbudować sprawnej służby zdrowia, uczciwego sądownictwa, nie sędziów, którzy przybijają piątkę z premierem i wykonują polecenia z kancelarii premiera. Władza, która nie potrafi uczciwie i kompetentnie rządzić krajem, uczciwie i kompetentnie koordynować nasz wysiłek zbiorowy, żeby odwrócić uwagę od swoich słabości, posłuży się narzędziami zarządzania emocjami. Dzisiaj w mediach widzicie panikę moralną we wzorcowej, podręcznikowej postaci. Jeśli ktoś by czytał zachodnie naukowe opracowanie na ten temat, to by dzisiaj zobaczył panikę moralną. W komentarzu dla portalu wpolityce.pl powiedziałem, że przestrzeń propagandy Tuskokraju, bo oni próbują zabrać nam Polskę, zamienić ją w Tuskokraj, przestrzeń propagandy Tuskokraju rozciąga się od Dreamlinera, samolociku ze Stanów Zjednoczonych, który nam przedstawiono jako osiągnięcie naszego przemysłu narodowego. Osiągnięcie polskiej myśli technicznej. Nasi wspaniali inżynierowie od A do Z ten samolot zaprojektowali i przez kilka dni musieliśmy się ekscytować, jakim to osiągnięciem technicznym jest ten samolot. To było zarządzanie naszą dumą narodową. A
A dzisiaj mamy zarządzanie naszą hańbą narodową. Chcą przekonać nas wszystkich, że to my, którzy chcemy Polski wolnej, Polski suwerennej, Polski, w której kłamstwo i manipulacja nie decydują o tym, kto rządzi, że jesteśmy odpowiedzialni za tego gościa, który podobno przygotowywał zamach. Być może on przygotowywał zamach. Tylko był pewien pan, który został skazany, który nie tylko przygotował zamach, który zabił w Łodzi. Zabił działacza PiSu i podeszł gatu drugiemu. Jemu media nie poświęciły tyle czasu przez tygodnie, ile dzisiaj poświęciły media elektroniczne w sprawie zamachu, do którego nie doszło. Wtedy nie zastanawiano się, jaka to histeria i przez kogo nakręcana kampania nienawiści spowodowała, że ten biedny człowiek poszedł do biura poselskiego, zabił jednego człowieka, drugiego poranił i wrzeszczał, że chciał dorwać prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy media nie wołały ekspertów od terroryzmu, od psychologii, od kampanii nienawiści, żeby wyjaśnić, na jakiej to glebie propagandowej został wychowany umysł człowieka, który sądził, że rozwiązać problemy Polski można przez przemoc. A teraz, kiedy jest im to wygodne, do walki politycznej, do nakręcania paniki moralnej, przez ileś dni będziecie o tym słyszeli. Chyba, że okaże się, że ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, popełniła jakieś błędy i są wpadki, no to wtedy znajdą inną przykrywkę. Ale ja Państwu jako badacz chcę opowiedzieć pewien głębszy mechanizm zarządzania naszą świadomością, naszym myśleniem o sprawach publicznych. Głębszy mechanizm, który opiera się na bladze i ten mechanizm musimy najpierw uchwycić po to, żeby rozmawiać z tymi, którzy nie przychodzą na dyskusję o Polsce. Państwa, zobaczcie, w centrum tego zdjęcia, które zostało zrobione na początku XX wieku, może ma i ze 100 lat, jest pewien pan. Jest bardzo ucieszony, a pewna pani, wygląda dość miło, co? Przypatruje mu się z uwagą i ona, nie wiem, czy ona nie jest zafascynowana tym, co on mówi. A wiecie, co on mówi? Dowiedział się od misjonarzy, skąd się biorą dzieci. Czy każdy z tu obecnych wie, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między przyczyną spotkaniem nad jeziorem, tu są ładne jeziora w okolicy, między spotkaniem nad jeziorem dziewczyny i chłopaka, a sytuacją, która ma miejsce w przyszłym roku, po wielu miesiącach, kiedy ta dziewczyna rodzi dziecko. Wszyscy wiedzą, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy. Gdy misjonarze pojechali do plemion pierwotnych, zorientowali się, że niektóre z tych plemion nie wiedzą, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy. Bo zastanówmy się, spotkanie wieczorem nad jeziorem, chłopak ze swoim plemieniem już poszedł gdzieś dalej, a dziewczyna po wielu miesiącach, bo wtedy jeszcze matematyka nie była rozwinięta, tak leżeli do 3, do 4 niekiedy. Po wielu miesiącach rodzi dziecko. Czy widać ten związek przyczynowo-skutkowy, czy nie? Ktoś powiedział, że gdyby między uderzeniem się w palec przez młotek, a odczuwaniem bólu było 9 miesięcy odstępu, to ludzie o wiele częściej waliliby się w palec. Prawda? Zaraz dojdziemy do polityki. Ale żeby dojść do polityki i zrozumieć mechanizm politycznej manipulacji, musimy się cofnąć do plemion pierwotnych. Zaraz wam to wytłumaczę. Dlaczego? A więc oni się dowiedzieli, skąd się biorą dzieci. Dlaczego się ucieszyli? Bo czasami mieli jakieś rytuały płodności, jakieś magiczne kamienie, magiczne drzewa, wokół których dziewczyny biegały 40 razy w jedną stronę, 30 razy w drugą stronę, żeby być płodne. I teraz
ta dziewczyna jest uśmiechnięta, nie będzie musiała jak głupia biegać, po jakimś kamieniu skakać. Wystarczy, że się uśmiechnie do kogo trzeba, kiedy trzeba. Prawda? A otóż dlaczego ja o tym mówię? Proszę Państwa, co jest ważne teraz? Ci ludzie nie znali związku przyczyny i skutku między seksem a rodzeniem się dzieci, ale dzieci się tam rodziły, tak? To jak zatem tłumaczyli narodziny dzieci? Bardzo proszę, już o seksie dużo nie będę mówił więcej. Są sami pełnoletni dzisiaj. Proszę Państwa, w sposób magiczny ludzie nie rozumieli związku przyczyny ze skutkiem, ale w sposób magiczny, fałszywy, zdeformowany sobie to wyobrażali. Dlaczego o tym mówię? Spójrzcie na ten tłum ludzi. Warszawa centralna, dworzec. Zobaczcie, część peronu wyłączona, bo był remont przed euro. Grudzień 2010. Tam stałem wtedy. Była zmiana rozkładu jazdy. Pamiętacie zamieszanie, jakie było? Wiecie, co przeczytałem dzisiaj w prasie? Że w ostatnim roku 100 tysięcy pociągów się spóźniło. 100 tysięcy spóźnień. Niezłe, co? Na 400 tysięcy, czyli większość punktualnie przyjechała. Też niezłe. Jak się, proszę Państwa, stałem w tym tłumie i za chwilę opowiem Wam pewną scenę, której byłem świadkiem i w czasie tej sceny uświadomiłem sobie, co mają wspólnego ci ludzie z plemion pierwotnych z tymi naszymi rodakami na peronie. Było tak, jak jest napisane. Było chłodniej niż dzisiaj, wilgotno, niemiło. Pociągi się spóźniają. Z megafonów są jedne teksty, z takich tablic elektronicznych coś inne informacje. Ludzie są wkurzeni, psioczą. W którymś momencie ktoś mówi, głosowaliście na Platformę, to teraz macie. I za chwilę błyskawicznie reakcja. Tylko bez żadnej polityki tutaj. Obejrzałem się, ten drugi głos był blisko mnie. 30-kilkoletni w jasnym, eleganckim płaszczu, czerwonym, długim szalu. Ty powiedział, tylko bez żadnej polityki tutaj, miałem wrażenie, zesłyszałem obok taki pomruk akceptacji. I chwilę potem, jakby mi się lampka zapaliła, bo ja pomyślałem, Boże, oni są na poziomie tych ludów pierwotnych. Nie widzą związku między tym, czy się idzie do wyboru, czy nie, na kogo się wrzuca kartkę, a jakością zarządzania Ministerstwem Infrastruktury, któremu podlegają koleje. Oni nie widzą związku przyczynowego między jakością rządu, posłów, którzy wyłaniają rząd, i decyzjami nas, wyborców, a jakością kolei, jakością dróg i wielu innych sytuacji. Pomyślałem sobie, jakie wspaniałe zadanie dla socjologa, zadanie edukacyjne. Czułem się jak misjonarz, który tłumaczył temu facetowi, temu takiemu zadowolonemu. Skąd się biorą dzieci? Przekazał mu naukową wiedzę o mechanizmach przyczynowo-skutkowych. A teraz inny mechanizm przyczynowo-skutkowy. Czy w Złotowie był ten plakat, czy nie? To jest plakat, tego typu plakaty były w całym kraju w czasie wyborów samorządowych 2010 jesienią. On miał kilka wariantów. Zamiast budujmy boiska, było budujmy mosty, albo budujmy szkoły. Ta ilustracja po lewej stronie mu się zmieniała. Ten pan był taki sam, jasny, pogodny, młody. Logo instytucji, którą reprezentuje, która uczestniczyła w tych wyborach, która wygrała te wybory, było to samo. Proszę Państwa, na tym plakacie, który jest komunikatem wyborczym, na tym jednym plakacie są co najmniej trzy manipulacje. Ja je po kolei opowiem. Trzy manipulacje skuteczne dlatego, że część naszych współrodaków, w tym Złotowian, mówi się Złotowian, nie Złotoludków, tylko Złotowian, część Złotowian zachowuje się jak goście z plemion pierwotnych. Proszę Państwa, pierwsza manipulacja.
Ale moment, dobrze, dobrze. Czy na sali są jacyś chrześcijanie? Nie, ale zaraz, jak to wszyscy? Nie ma żadnego ateisty, żadnego agnostyka? O, nie może być wszyscy, bo przymuszamy. Ludzie muszą do wiary dochodzić z własnej woli. Tak? Ja się pytałem, dlaczego są chrześcijanie, bo za chwilę się spytam was o coś. Chrześcijan. I to nie będzie łatwe pytanie, ale do tego dojdziemy powoli. Witam w każdym razie wszystkich Polaków i wszystkich rodaków, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy nie, bo już teraz nie sprawdzam, którzy z tych, co są chrześcijanami, to są dobrzy chrześcijanie. Tego nie będę sprawdzał. Sami się dowiecie pod koniec. Proszę Państwa, sprzeczność i manipulacja pierwsza. Jest między pierwszym a drugim zdaniem jest niezgodność logiczna. Dlaczego? Otóż decyzja o tym, czy będziemy budować wojsko, czy zainwestujemy w sport, czy zainwestujemy w służbę zdrowia, czy w kolejnictwo, czy w obronę, czy w reformę sądownictwa, to jest decyzja polityczna podejmowana przez polityków. Parlament wybrany po to, żeby uprawiać politykę, czyli żeby zarządzać wysiłkiem zbiorowym i zasobami publicznymi dla naszego wspólnego dobra, parlament podejmuje decyzję, czy to będą boiska, czy to będą drogi, czy to będzie służba zdrowia, bo na wszystko nie starczy pieniądze. Wybór priorytetów są decyzje polityczne. A więc wystarczy zastanowić się, czy te dwa zdania są ze sobą zgodne, żeby zobaczyć, że one są sprzeczne, niezgodne, że tu jest jakaś manipulacja. Manipulacja numer jeden. Manipulacja numer dwa. Kto mówi te słowa? Mówi człowiek, który jest zawodowym politykiem przez prawie całe swoje dorosłe życie, który jest co więcej politykiem numer jeden w Polsce, bo nikt w naszym systemie władzy nie posiada większej władzy od premiera. Zawodowy polityk utrzymywany z naszych podatków, co mówi? Nie róbmy polityki. Gdyby mówił to uczciwie, co powinien zrobić następnego dnia po opublikowaniu tych plakatów? Podać się do dymisji. A. Z urzędu premiera. B. Z funkcji posła. Wtedy może być uczciwe. Uznał, że polityka nie ma sensu, nie róbmy polityki. Wprawdzie bzdurą jest, że bez polityki można mieć środki z podatków na boiska, bo ktoś musi decydować, na co one pójdą. No ale to byłoby ćwierćbie. Ten człowiek nie może być tak naiwny, żeby wierzył w to, co mówi. Na pewno nie jest naiwny. On nas okłamuje w tym momencie i okłamuje nas jeszcze na trzecim poziomie, bo tu są co najmniej trzy warstwy manipulacji, może nawet więcej. Nam wystarczy trzy do analizy. Gdy przypomnimy sobie, że on jest założycielem i szefem partii, która ma słowo obywatelska w nazwie. Obywatel to jest ktoś, kto interesuje się polityką i nadzoruje polityków w imię dobra wspólnego za to, żeby dobrze koordynowali wysiłkiem zbiorowym. Uprawiać politykę to jest zarządzać wysiłkiem jakiejś zbiorowości, koordynować go. Bo dlaczego zatem Donald Tusk swoją twarzą firmuje te trzy kłamstwa? Dlaczego nie firmuje? Dlatego, że proszę Państwa, moi koledzy socjologowie i koleżanki socjolożki przekonały go, że to będzie skuteczne. Badania wykazały, że Polacy mają bardzo niski poziom wyrozumiałości wobec sporu politycznego. Nie lubimy, wielu z nas nie lubi, gdy politycy kłócą się w Sejmie, gdy się kłócą w telewizji. To jest echo niedojrzałości jeszcze z PRL-u. W każdej dojrzałej demokracji politycy się spierają. Bo dojrzała demokracja polega na tym, że prawo do głosu mają chrześcijanie i niechrześcijanie. Pracujący i bezrobotni, bogaci i biedni. Często mamy różne interesy i różne partie mają prawo reprezentować interesy różnych środowisk. I spór w polityce jest oznaką wolności. Jak zamiera spór, to umiera wolność. Ale wielu Polaków tego nie rozumie. Donaldowi Tuskowi eksperci dali sygnał. Ludzie mają uraz do polityki.
Polityka im się jawi jako coś brudnego, niesmacznego, szkodliwego, chorego, patologicznego. Jak powiesz, nie róbmy polityki, to oni są tacy głupi, naiwni, jak ci goście z plemion tam dawnych epok. To zadziała. I co? Kto wygrał te wybory? Platforma. To zadziałało. Zatem, proszę Państwa, jakie jest zadanie numer jeden? Bo ja przyjechałem tutaj jako kaznodzieja do Was. Muszę Wam zadania stawić. Zadanie numer jeden. Misjonarze powiedzieli temu gościowi, co w środku siedzi i tłumaczy im, łącznie z tą fajną dziewczyną, skąd się biorą dzieci, tak? Ja przyjechałem do Was jako ten misjonarz, a Wy macie wystąpić w roli tego gościa w środku, spokojnie, bez obrażania, bez podnoszenia głosu, tłumaczyć rodakom, na czym polega polityka. I że jak nie ma sporu, to nie ma wolności. Że spór jest gwarancją wolności. Ale oczywiście nie może to być spór na poziomie Stefana Niesiołowskiego. Dlaczego media ciągle zapraszają Stefanów Niesiołowskich do telewizji? Żeby nam obrzydzić politykę, żeby zepchnąć nasze myślenie o mechanizmach życia społecznego do poziomu ludów pierwotnych. Żebyśmy odwrócili się od polityki. Co to znaczy, gdy my się odwracamy plecami od polityki? To nie widzimy, jak oni tam robią swoje gierki. Dlaczegoż wolni ludzie mają się nie interesować polityką? Dlaczegoż wolni Polacy mają nie debatować o polityce w domach, w miejscu pracy, na wczasach? Przy okazji sąsiadami. Bo gdy ludzie między sobą spokojnie rozmawiają o polityce, na przykład o tym, co dzisiaj widzą w telewizji, to wymieniają się różnymi informacjami, różnymi ocenami, różnymi punktami widzenia i samodzielnie wyrabiają sobie pogląd. Kiedy nie rozmawiamy ze sobą o polityce, jesteśmy skazani jako jeden mózg i nawałnica medialna z telewizji, radia, internetu. Jesteśmy jak marionetki bezradni. Gdy rozmawiam z tym, co zobaczyłem, z kimśkolwiek innym, to uruchamiam moją zdolność do krytycznej analizy. Gdy biernie słucham sam, jestem programowany jak komputer niskiej generacji. Proszę Państwa, ale to wszystko ma głębsze podłoże psychologiczne. Jakie? Otóż nie chcemy znać związków przyczynowo-skutkowych między tym, że coś robimy i coś się potem dzieje. Spotykamy się wieczorem w altanie, no a potem trzeba płacić alimenty. Wrzucamy kartkę do urny, a potem widzimy gości, którzy nam robią wodę z mózgu na trybunie sejmowej. Ale ludzie nie chcą brać często odpowiedzialności za swoje czyny. Bo gdy ten mechanizm przyczynowo-skutkowy jest taki, że skutek jest niedobry, to gdy uświadomimy sobie, że to jest skutek naszego działania, to co myślimy? Mamy poczucie winy. Otóż ten mechanizm wypierania wiedzy o mechanizmach, żeby uniknąć poczucia winy, tłumaczy częściowo, proszę Państwa, dlaczego tak wielu Polaków nie chce spokojnie rozmawiać o Smoleńsku. Czy wiecie, że nawet w Złotowie są ludzie, dobrzy rodzice, dobrzy ojcowie, dobre matki, dobrzy pracownicy, nauczyciele, ludzie pracujący w urzędzie, naprawdę porządni ludzie, fajni kumple, którzy głosowali na Platformę albo na ruch pewnego pana, którego nazwiska kulturalnie ludzie nie powinni w zasadzie wypowiadać. Ale oni nie chcą dyskutować o Smoleńsku. Dlaczego? W 2007 roku zagłosowali na Platformę. 3 lata później doszło do katastrofy smoleńskiej. I teraz, uwaga, pomijamy problem zamachu na razie. Bo moim zdaniem
Nie ma udowodnionego tego, że to był zamach. Nie wiem, jako badacz nie mam wystarczającej liczby informacji, żeby stwierdzić, że to był zamach. Ale poza katastrofą smoleńską, która została doprowadzona na pewno przez, między innymi dzięki temu, że nie kupiono nowoczesnych samolotów, że Biuro Ochrony Rządu nie działało należycie, do tego się to przyczyniło. Poza katastrofą smoleńską była jeszcze jedna, która się nazywa katastrofa posmoleńska, czyli sposób żenujący, przykry dla godności narodowej sposób prowadzenia śledztwa. I otóż zastanówmy się, jak się czuli ludzie, oni to często czuli podświadomie, bo nie chcieli sobie na głos tego powiedzieć, jak się czuli ludzie, którzy głosowali na Platformę w 2007 roku i zobaczyli, że śledztwo jest prowadzone w koszmarnie nieprofesjonalny i nieuczciwy sposób. Jeśli by mieli odwagę spojrzeć na związek przyczynowo-skutkowy między ich wrzuceniem kartki do urny, a jakością władzy, musieliby powiedzieć, w jakiejś drobnej mierze jesteśmy współodpowiedzialni za katastrofę posmoleńską. Nawet jeśli nie było żadnego zamachu, bo ona nie jest w profesjonalny, uczciwy sposób wyjaśniana. Ponieważ ludzie nie chcą samych siebie atakować, obciążać poczuciem winy, w związku z tym wolą mówić, ach, to są bzdury, to są pyskówki, to jest nieistotne, to jest przeszłość, nie mówmy o tym. Bo czym bardziej mówimy o błędach polskiego państwa, kierowanego przez ludzi, którym oni dali władzę, tym bardziej wywołujemy wyrzuty sumienia u naszych rodaków Polaków. I teraz mam dla was drugie nauczanie, drugą wskazówkę. Jeśli chcemy, żeby w Polsce prawda wygrywała, a bez prawdy demokracja nie może się rozwijać i gospodarka się nie może dobrze rozwijać, to nie możemy tych, którzy oddali władzę Platformie i PSL-owi, bez przerwy bombardować i domagać się od nich publicznego bicia w piersi i rachunku sumienia. Dlaczego? Bo tylko budujemy w nich poczucie lęku, w tym lęku przed nami, przed obozem patriotycznym. Wiecie, dlaczego spytałem się, czy są na sali chrześcijanie? Bo chciałbym teraz zadać drugie pytanie. Teraz proszę, nie musicie podnosić rąk, tylko żebyście to pytanie rozważyli po cichu. Kto z tu obecnych modlił się chociaż raz za tego Pana, który ma taki ruch swojego imienia? Czy ktoś się za niego modli? A dlaczego warto się za niego modlić? Dlaczego warto się za kogoś modlić? Modlitwy potrzebuje każdy. Tak? Jeśli dobrze rozumiem chrześcijaństwo, że każdy, ale ten, kto robi złe rzeczy, potrzebuje bardzo wsparcia modlitewnego. Tak? Dobrze. A teraz ja powiem jako badacz agnostyk, który nie wie, czy Pan Bóg jest, bo nie mam łaski wiary. Więc nie wiem, jak ktoś wierzy, że jest Pan Bóg, to myśli tak, modlę się, jak Pan, jeśli moja modlitwa jest szczera, Pan Bóg ją słucha, pomagam temu, za kogo się modlę. A co może odpowiedzieć socjolog-badacz? Socjolog-badacz nie wie, czy istnieje ktoś, kto słucha modlitwy, tak? Ale badacz może powiedzieć, że współczesna psychologia opisała nam mechanizm oddziaływania modlitwy na osobę, która się modli. Co się dzieje z wami, z waszymi umysłami, z waszymi sercami, jeśli modlicie się za ludzi, którzy szkodzą Polsce? Co się wtedy dzieje? Pan mówi, jestem, staję się łagodniejszy w stosunku do tych ludzi i mnie jest lżej. Czyli modląc się za Pana Janusza, modląc się za Pana Donalda pomagamy samym sobie i możemy w naszej pracy misyjnej, w rozmowach z tymi,
którzy nie chcą iść na wybory lub tą kartkę wrzucają bezmyślnie albo źle, bo ulegają tej propagandzie, tej panice moralnej, która jest pompowana dzisiaj cały dzień. Możemy, będąc osobami łagodniejszymi, możemy do nich łatwiej trafić. A jak będziemy do nich podchodzili w sposób starotestamentowy, to co zrobimy? Utwardzimy ich tylko, a więc zaszkodzimy naszej ojczyźnie. I w zasadzie mógłbym w tym momencie skończyć i przejść do dyskusji. Co? Co o tym sądzicie? Czy jeszcze jakieś slajdy wyświetlać? Właśnie, to tylko zakończenie jeszcze to i podyskutujmy, bo wiele jest ważnych rzeczy do rozmowy. Widzicie różnicę między tymi definicjami demokracji? Rządy pana Donalda, pana premiera Donalda Tuska, to jest danie nam poczucie kontroli. Ale rzeczywistą kontrolę nad warunkami życia mamy tylko wtedy, jeśli sami potrafimy się zorganizować. Jak będziecie potrafili na rozmowy o Polsce przyprowadzić tutaj wasze dzieci i wnuki, przyprowadzić tutaj tych, którzy nigdy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, tych, którzy są pełni zastrzeżeń wobec chrześcijaństwa, tych, którzy mówią o księżach czarni. Jak będziecie potrafili tak rozmawiać o Polsce, żeby oni chcieli tu na dyskusję przychodzić, to będziecie współtworzyli sytuację, będziecie współtworzyli energię, z której można zbudować kontrolę warunków swojego życia. A teraz poproszę pana Wiesława, żeby poprowadził dyskusję. Wobec tego zgodnie ze słowami pana profesora proszę o pytania. Panie profesorze, witam serdecznie. Barbara Chorewik. Przygotowałam się do tego spotkania i może niekoniecznie dotknę dzisiejszych spraw, natomiast interesuje mnie jedno. Niedawno w telewizji Trwam, bo jestem z gatunku tych metalowych beretów, usłyszałam wywiad z panią mecenas, chyba Barską, ale nie chcę czy Bars. W każdym razie, pani mecenas używa wtedy w tym wywiadzie, w tej rozmowie z którymś z ojców, określenia, że ustrój, w jaki przyszło nam w tej chwili żyć, przypomina coś, co uczeni zaczynają nazywać odwróconym totalitaryzmem. I udokumentowała to w ten sposób, powołując się chociażby na sytuację, zadając pytanie, może tak, co jest naczelnym celem rządzących? Czy jest dobro ogółu, czy jest władza sama w sobie? Widząc to, co się dzieje, odpowiadamy sobie, że odpowiedź jest ta druga, że w zasadzie rządzącej koalicji zależy na tym, by tylko być przy tej władzy i realizować swoje sobie tylko wiadome cele. Potem mówiła też również o sytuacji, że używając określenia odwrócony totalitaryzm, mówimy o sytuacji relatywizmu, który jest wszechobecny w naszym życiu i dotyka szczególnie sfery moralnej, bo jak gdyby o to chodzi. I tak już ode mnie muszę powiedzieć, że chyba Nobel należałby się człowiekowi, który wymyślił słowo być może, ponieważ to określenie być może zawiera no, sensu stricte całą kwintesencję relatywizmu, bo wszystko możemy na tej zasadzie określić, że być może jest tak, ale być może inaczej. To jest pierwsza rzecz, czyli pytanie do pana profesora, jaki mamy w tej chwili ustrój? I drugie, korzystając z okazji, druga kwestia, czy widzi pan szansę dla PiS-u, by poprowadzić obywateli drogą Viktora Orbana? Myślę o sytuacji, kiedy Orban doszedł do takiego punktu, że zdołał poprzez układy sobie tylko znane, zawładnąć, czy może nie zawładnąć, ale dojść do większości w mediach publicznych. Wziął jedną telewizję, potem drugą i jak gdyby te informacje z tej publicznej telewizji docierały do Węgrów. Pytanie, czy my jako Polacy, jako PiS mamy szansę przebić się poza telewizję Trwam i wejść na ten, powiedzmy, szerszy nurt tych mętnych mediów? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, będzie pan odpowiadał od razu, tak? Tak, tak, od razu. Proszę państwa, moim zdaniem lepsze pojęcie od odrzuconego totalitaryzmu to jest określenie demokracja fasadowa. Teraz zastanówmy się, co znaczy to określenie fasada. Fasada to jest przednia ściana domu, prawda? To określenie fasada ma kilka znaczeń. Może być dom, który jest w dobrej kondycji, w dobrym stanie i fasada wygląda w takim stanie, jak ten dom w środku. On jest trochę zużyty, trochę podniszczony i fasada jest trochę podniszczona. Fasadę możemy odmalować, zrobić ją, żeby odnowić, wyremontować, bo ona będzie nowoczesna, ale za fasadą może być spróchniały, zbutwiały, zagrzybiony mur. Wreszcie fasada może mieć charakter filmowy. Oglądamy western, kowboje jadą przez uliczkę. Widzimy fasady domów, ale za tymi fasadami nie ma nic. Teraz, która z wersji demokracji fasadowej jest w Polsce? Moim zdaniem ta druga. Mamy wymalowaną fasadę, która ma wynikać, że instytucje państwa dobrze działają, a za fasadą jest korupcja, degeneracja, byle jakość, oszustwo i manipulacja. Ale gdzie jest pozytywny wymiar tego wszystkiego? Cały czas istnieje przestrzeń wolności. Przestrzeń, w której się można samoorganizować. Elementy tej przestrzeni wolności są takie spotkania, jak to, które dzisiaj pan Wiesław zorganizował. Jak spotkanie, na którym w sobotę byłem w Jeleniej Górze, a w piątek będę w Włochowie pod Warszawą. A w grudniu w Gorzowie Wielkopolskim. To jest przestrzeń wolności, z której staramy się korzystać, ale nie potrafimy jej w pełni zagospodarować, wykorzystać ją w większym stopniu. Między innymi dlatego, że pokolenie, któremu droga jest Polska, pokolenie ludzi tacy jak tu obecni, którzy mają Polskę w sercu, pozwala na to, żeby nasze dzieci i wnuki były nam skradzione. Nie potrafimy z nimi tak rozmawiać o Polsce, żeby chcieli przychodzić na dyskusję o Polsce, na takie spotkania jak to dzisiejsze. Ale tu dochodzimy, jaka jest szansa dla PiS? Każdy z nas ma pewne pole działania. Większe pole działania ma prezes PiS Jarosław Kaczyński. Trochę mniejsze, ale istotne mają osoby, które razem z nim są w kierownictwie partii. Jakieś pole działania ma taki badacz i publicysta jak ja, który sympatyzuje z tym projektem rozwoju Polski, ale państwo też mają to pole oddziaływania. Jeśli będziecie potrafili spowodować, że na kolejne tego typu spotkania nie będą przychodzili sami przekonani, że te spotkania nie będą w kółko spotykaniem tych samych osób, które wzajemnie się przekonują, że mają rację, a będziecie potrafili w sposób bardziej sprytny rozmawiać z wątpiącymi albo z wrogo myślącymi o nas. Jeśli będziecie potrafili tych ludzi, którzy dzisiaj bezkrytycznie słuchają tej całej propagandy medialnej i wysłuchać ich w pokorze, nawet jeśli wydaje się nam, że nieraz mówią bzdury, że nas krzywdzą, że są niesprawiedliwi, dopiero wtedy, jak będziemy potrafili ich wysłuchać, damy szansę, że oni posłuchają niektórych, więcej nie trzeba, niektórych z naszych argumentów. Bo na czym polega problem Prawa i Sprawiedliwości? Prawo i Sprawiedliwość ma tak zwany żelazny elektorat. Ja rozumiem, że tutaj żelazne damy niektóre są obecne na sali. I ma tak zwany brakujący elektorat. 15% Polaków chodzących na wybory, których musimy przekonać, że ta partia ma pewną wizję reformy kraju, że ta partia... To ostrzeżenie, żebym nie przekraczał pewnych granic. Że chociaż nie jest to partia zbudowana z aniołów i stworzona przez anioły, to
proporcjonalnie rzecz biorąc, ona jest w najmniejszym stopniu podatna na korupcję, porównując z wszystkimi innymi, i że to jest partia najbardziej zakorzeniona w polskiej tradycji. Partia, która nie odwraca się od swojego kraju. I to od nas zależy, czy będziemy potrafili wytworzyć efekt grawitacyjny. To znaczy przyciągać do rozmów o Polsce w ogródku działkowym, na wczasach, w miejscu pracy, w kawiarni. Czy ulegniemy ich presji, żeby Polacy się wstydzili rozmowy o polityce, czy wprost przeciwnie, udomowimy politykę i odzyskamy rozmowy o polityce naszym domom. Gdyby się okazało, że wielu z was będzie potrafiło w sposób bardziej inteligentny komunikować się z osobami inaczej myślącymi, albo które deklarują się jako obojętne bez polityki, ale jak się umiejętnie je zapyta, to pokażą, że mają swoje sympatie, że mają swoje lęki. Na czym polega obecna kampania propagandowa, ta kampania od czasu Rzeczpospolitej z trotylem na pierwszej stronie? Spójrzcie po sobie, popatrzcie po sobie wzajemnie, dobrze? Nie mówię, żebyście teraz przekazywali sobie na pokoju, bo to nie jest ta chwila, ale popatrzcie się po sobie. No, przyjrzyjcie się. Ja tam patrzę, tam temu panu. No, tam widzę jeden gość, ma groźne spojrzenie, ale dlaczego o to poprosiłem? Czy wiecie, jak oni strasznie się nas boją? Czy wiecie, że oni panią, która ma taki słodki uśmiech, straszą, zaraz powiem, że nie bez postraszą tych niezorientowanych, niegłosujących. Kto z tu obecnych widział nagranie ze spotkania Antoniego Macierewicza w Czeladzi? Kilkanaście osób. Już ponad 500 000 osób, może nawet więcej. W sobotę było 500 000 osób, które obejrzało to w internecie. Proszę Państwa, w Czeladzi wydarzyła się taka sama sytuacja, albo podobna do tej, która mnie się wydarzyła na spotkaniu, gdy promowałem moją książkę w Podkowie Leśnej jakiś rok temu. Pewien pan, starszy nawet ode mnie, zadał kilka rzeczowych, krytycznych, ale niezłośliwych, kulturalnie sformułowanych pytań wobec Jarosława Kaczyńskiego. I zanim ja mogłem do pana, który rzeczowo zadał konkretne pytania, spróbować się rzeczowo odnieść, ludzie zaczęli na niego napadać, zakrzykiwać go, tworzyć niemiłą atmosferę. Później na sali ujawnił się pewien dziennikarz Gazety Wyborczej, który dyskutował w jakiejś sprawie ze mną i ludzie mieli ochotę go wywalić z tej sali. Co to znaczy? Że oni mają pewne podstawy, żeby się nas bać. Popatrzmy jeszcze raz po sobie. Jeśli ktoś zacznie mówić rzeczy, które nam nie pasują, czy umiemy w pokorze go wysłuchać jako bliźniego, a potem zastanowić się, jak najlepiej mu odpowiedzieć? Często nie mamy tej cierpliwości, prawda? Pani kiwa głową, że nie mamy. W ten sposób mogą straszyć nawet takimi paniami, które mają miłe, ciepłe uśmiechy. Bo pokażą, że w sytuacji sprowokowanej, niekiedy są to sprowokowane sytuacje, niekiedy nie są. Moje zdanie w Podkowie Leśnej nie była sprowokowana. Potem ten pan do mnie podszedł po spotkaniu i mówi, ale przecież ja wcale nie jestem wrogiem Kaczyńskiego, tylko ja mam pewne wątpliwości. Chciałem, żeby pan mi je wyjaśnił. I ja mu uwierzyłem. On nie miał żadnych złych intencji. Oczywiście bywają takie sytuacje, jak opowiadano mi w Jeleniej Górze, gdzie na spotkanie z Antonim Macierewiczem goście weszli z transparentami ruchu pewnego pana, biegali po sali i wynosili okrzyki. No, przyszli, żeby sprowokować. Przepraszam bardzo. Kto ma zarządzać naszym gniewem? My sami, czy oni mają zarządzać naszym gniewem? Dlaczego pozwalamy, żeby prowokatorzy zarządzali naszymi emocjami i naszym gniewem? Jeśli my Polacy uznamy, że mamy być rozgniewani i mamy pojechać milionową manifestacją do Warszawy, to mamy to zrobić, bo my sami i nasi przywódcy, ci, którym ufamy, powiedzą, że jest taka potrzeba. Ale nie mamy się dawać prowokować różnym cwaniaczkom, bo wtedy energia naszego gniewu i naszego przywiązania do Polski jest przez nich wykorzystywana.
Nie wiem, czy ja dobrze odpowiedział. Jeśli dzwoni prezydent, proszę odebrać. W takim razie proszę o dalsze pytania. Panie profesorze, Krzysztof Nurczyk, członek Prawa Sprawiedliwości. Chcę nawiązać do tejże gazety, tego artykułu nieszczęsnego. To spotkanie, na którym pan prezes Jarosław Kaczyński tak ostro się wypowiedział o morderstwie, ono nie miało, że tak powiem, na celu nawiązania do tejże gazety. To jakby był zbieg okoliczności. Tam chodziło o przypadek właśnie samobójczej śmierci tego lotnika. Ale tutaj właśnie, kiedy była ta wypowiedź, oczywiście wszyscy skoncentrowali się na tej wypowiedzi. I tak się zastanawiam, nie tylko ja, bo i wielu moich przyjaciół, gdyby ten temat, ta wypowiedź jedna, bulwersująca mniej czy więcej, nie padła, a skoncentrowano by się bardzo głęboko na tym lotniku drugim, który pozostał, o którym pan Macierewicz prosił o ochronę dla niego, prawda? Był też w międzyczasie, teraz już nie kojarzę, wypowiedź tej pani córki prezydenta, prawda? To sondaże myślę, że tak głęboko by nie spadły, a wręcz byśmy jeszcze poszli wyżej. Czy to nie jest właśnie to, o czym pan powiedział na końcu swojego, powiedzmy, tutaj wypowiedzi, o tym, byśmy umieli wybaczać, byśmy umieli rzeczywiście jakoś tak łagodnie w naszych sercach kontrolować nasze wypowiedzi i tym samym jako politycy tym bardziej ważyć słowa. No nie wiem, być może, że mylę się w tej chwili. Dziękuję. Myślę, że ma pan w sumie rację, bo jak wyglądał bieg tamtego dnia, tamtego wtorku? Wydanie warszawskie, wydania krajowe nie miały trotylu na pierwszej stronie. Wydanie warszawskie Dziennika Rzeczpospolita pisze o badaniach wraku, z których wynikało, że znalezione, jak dzisiaj się mówi, cząstki wysokoenergetyczne, czyli inaczej mówiąc, prawdopodobieństwo bardzo duże tego, że były materiały wybuchowe. To, że materiały wybuchowe, to nie znaczy, że był jeszcze zamach, ale to, że dopiero w trzecim roku prowadzenia śledztwa takie badania przeprowadzono, to już jest wystarczająca kompromitacja całej tej ekipy rządowej. I teraz, jaka jest kolejność dnia? Rzeczpospolita rano to publikuje, media o sprawie bardzo głośno mówią, w obu telewizjach rano, tak się złożyło przypadkiem, bo oni tego nie wiedzieli, i komentatorem jest Janusz, jakiś tam pewien, który mówi, trzeba powołać komisję międzynarodową, to już teraz się wycofał z tego. Odbywa się zaplanowane wcześniej posiedzenie zespołu Antoniego Macierewicza do spraw wyjaśnienia katastrofy. Tam padają te mocne słowa. Potem jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, a potem jest konferencja prasowa prokuratury i po południu konferencja prasowa premiera. Gdybym ja był wtedy przy prezesie Kaczyńskim, to bym poprosił go, żeby zaplanowane wcześniej posiedzenie zespołu Antoniego Macierewicza zostało odwołane, żeby nie odbywało się w atmosferze uzasadnionego, emocjonalnego nakręcenia. Bo wtedy łatwo popełnić błąd, łatwo być manipulowanym. I bym nalegał na to, żeby konferencja prezesa Kaczyńskiego odbyła się po konferencji prokuratury. Niestety stało się inaczej i przeciwnicy oczywiście te błędy wykorzystali. Teraz, proszę Państwa, nie mamy wyboru. Politycy popełniają błędy, nawet ci, którym ufamy, nawet ci najbardziej utalentowani. Teraz my naszą ciężką pracą tu na dole musimy te błędy nadrabiać. No tak, ja tu przyjeżdżam, bo on tłumaczy, że proszę Państwa, sam Kaczyński Polski nie zbawi. Nawet gdyby się okazało, że notowania, że wyborcy otworzą oczy, uświadomią sobie rzeczywistą jakość tych rządów. I Prawo i Sprawiedliwość dostaje pakiet kontrolny w Sejmie. 50% samodzielnie może rządzić. To dopóki nie zmieni się tkanka społeczna, tkanka ludzkich wyobrażeń, urazów, nadziei tu na dole, to zmiana odgórna nie będzie skuteczna. Ona będzie wytłumiona. Zwróćcie uwagę tutaj na pewien mechanizm. Mamy wypowiedź pani profesor Magdaleny Środy. Wiemy dzisiaj, że ona nie miała racji, bo wybory były uczciwe
I Kaczyński, jak prawdziwy demokrata, przegrawszy wybory, oddał władzę. A przez 5 lat rządów nowej ekipy nie potrafiono żadnych rzekomych zbrodni, żadnego państwa policyjnego wykazać. Ale co się ważnego działo wtedy? Na bazie paniki moralnej, podobnej do tej, która jest teraz, przekonano ileś ludzi. Mój kolega stał w 500-osobowej kolejce do lokalu wyborczego w Londynie w tamtych wyborach. A głównie dominowali młodzi ludzie. Tam panował nastrój patriotycznego uniesienia. Musimy oddać głos na Platformę, żeby ocalić kraj przed tym strasznym, autorytarnym, dyktatorskim PiS-em. Oni mogą zechcieć powtórzyć tą sztuczkę. Nastraszyć, zmobilizować naiwnych. To od nas zależy, czy będziemy potrafili dostatecznie przekonująco, czyli łagodnie, rozmawiać z tymi, których znowu będą chcieli zaciągnąć do wyboru. Bo nie wykluczam, że jeśli uda im się na kampanii paniki moralnej po dzisiejszym dniu utrwalić dobre notowania dla nich, że sami zrobią przyspieszone wybory. Dlatego nasze codzienne rozmowy z ludźmi o Polsce, o polityce, spokojne, rzeczowe, bez wyzywania kogokolwiek od zdrajców i głupków. Praca ewangelizacyjna, ciężka praca misyjna. Czyli jak misjonarz jedzie do obcego świata, to już na dzień dobry Słowo Boże im głosi? A co robi na początku? Uczy ich, studnie buduje, żyje tak jak oni, pomaga im. Dopiero gdy zdobędzie ich głębsze zaufanie, dopiero wtedy zaczyna porcjować pomalutku prawdę. A my próbujemy, bierzemy płachtę Gazety Polskiej i mówimy, czytaj tu, albo z naszego dziennika, czytaj, tu jest prawda. A ten zastraszony człowiek, który myśli, że Donald jest okej, ma nagle dowiedzieć się, ile zaniedbań na... Tak nie mogę. Musimy wyobrazić sobie, że jesteśmy misjonarzami, a oni są tubylcami w jakimś egzotycznym kraju. Proszę bardzo, następne pytania. Tutaj pan, zaraz później. Ja do pana profesora Kazimierz Kawczyński, członek PiS-u. Ja do pana profesora mam takie pytanie, prawie że misjonarskie. Jak ja widzę tego pana szefa swojej partii, swojego imienia, w jednej ręce pistolet, w drugiej ręce swojego sobowtóra trzyma, to niech pan jako misjonarz mi powie, za kogo mam się modlić. Za niego czy za jego sobowtóra? Widzę, że pan ma dzisiaj fikuśny nastrój. Moim zdaniem sobowtór nie jest ważny. Trzeba za tą zagubioną duszę się modlić. Ja myślę, że to jest człowiek dotknięty stygmatem czegoś niedobrego. I tak zastanawiam się, czy istnienie takich ludzi, tak dziwnie się zachowujących, nie jest czymś, co może mnie przyciągnąć do łaski wiary. No bo jak sobie bez modlitwy z takimi ludźmi poradzić? Bo jak sobie, przypominam, co modlitwa robi z modlącym się, tak? Gdy widzę, jak okrutne i nieprawdziwe, cyniczne i manipulatorskie rzeczy mówi on i wielu dziennikarzy, którzy go lansują, zapraszają go do audycji, to myślę, że bez modlitwy jako sposobu uspokojenia swoich reakcji trudno sobie poradzić. Ja tylko chciałbym spytać pana, bo z sąsiadami dyskutujemy mocno, dlaczego, dużo pytań, tylko dlaczego. Dlaczego Donald Tusk, jeśli jest taki odważny, nie jedzie do Putina i spyta się, panie Putin, oddaj pan samolot, oddaj pan czarne skrzynki, bo ja jakbym kogoś zabił, to dowód rzeczowy byłby nóż, pistolet na miejscu zbrodni. My do pana nie będziemy, panie Putin, mieli żalu, jak pan odda samolot, pan go pokaże, ludzi się uspokoi, jak był zamach. To będą dowody. Narzędzie będzie, czy był wybuch,
czy był posiadany, czy co z tym samolotem. Żeby była ta odwaga, tylko te pytania postawić Putinowi. Jako obywatel chciałbym słyszeć od Donalda Tuska, od rządu, bo ja nie widzę tego pytania, że nie ma samolotu i że się boi zadać te pytania. Przywieź samolot, bo nikt nie będzie krzyczał, cała Polska będzie uspokojona. Każdy zobaczył, zbadał, jest cisza. I oto cały czas chciałbym się dowiedzieć, żeby Polska krzyczała, oddaj samolot do Polski i czarne skrzynki. I tylko nic więcej. I wtedy będzie wiadomo, czy było zabójstwo. Pokażę pewien slajd. Ale i zaraz się odniosę do tego pytania. To jest bardzo ważne pytanie. Ale wiecie Państwo, co w nim jest najważniejsze? Nie Donald Tusk. Bo ja nie chcę tego pytania zadać Donaldowi Tuskowi, dlaczego on tak się nie zachował. Bo w pewnym sensie on jest nieważny. Wiecie, co mam na myśli? Bo on jest premierem tylko dlatego, że mimo tych wszystkich skandalicznych nieprawidłowości w śledztwie, Polacy w roku 2011 po raz drugi dali mu władzę. Ja bym chciał to, co pan powiedział, zadać jako pytanie wszystkim wyborcom Platformy. Ja bym chciał usłyszeć, co oni powiedzieliby na pana argument. Bo oni mają jakieś wytłumaczenie tego. Kiedy były ostatnie wybory parlamentarne w Małopolsce, w jednym z okręgów w wyborach do Senatu kandydowali pani Zuzanna Kurtyka, wystawiona przez Prawo i Sprawiedliwość, i pan Bogdan Klich, wystawiony przez Platformę. Bogdan Klich, który był jedyną osobą przez Donalda Tuska pociągniętą do odpowiedzialności po ogłoszeniu raportu Komisji Millera. Jako człowiek kierujący Ministerstwem Obrony Narodowej, który mimo dokładnego raportu po katastrofie kasy, samolotu kasa, nie wyciągnął wniosku w zakresie zarządzania tym specjalnym pułkiem lotniczym. I oto mamy taką sytuację. Okazuje się raport Komisji Millera, z którego wynika, że współodpowiedzialnym za zaniedbania w polskim lotnictwie wojskowym jest Bogdan Klich. Premier go odwołuje. Ten sam premier zgadza się, żeby on był na liście do Senatu. I ponad 100 tysięcy naszych rodaków Małopolski wybiera go do Senatu. I teraz znowu prezydent do pana dzwoni? Znowu. Komorowski nie rozmawia. Proszę Państwa, teraz wiecie, co jest dla mnie jako dla badacza i moim zdaniem powinno być dla Was ważne jako dla obywateli. I także dla Pana, który zadał to ważne pytanie. Zastanowienie się, czy my rozumiemy sposób odczuwania, sposób myślenia tych ponad 100 tysięcy naszych rodaków z Małopolski, którzy głosowali na Bogdana Klicha. Czy my rozumiemy ich sposób myślenia? Bo jak nie odkodujemy, nie rozszyfrujemy ich sposobu myślenia, to nie wygramy Polski. Nie uzyskamy tego brakującego elektoratu, nie przyciągniemy go do nas. Proszę Państwa, w zeszłym roku, w styczniu, media rano zaczęły mówić o tym, że gazeta wydawana w Moskwie pod nazwą Komsomolska Prawda ujawniła tajną instrukcję polskiego lotnictwa, która mówi, że jeśli na pokładzie samolotu jest tak zwany główny pasażer, czyli prezydent, to bez jego decyzji samolot nie może odlecieć na lotnisko zapasowe. Mniej więcej do godziny 11 wszystkie media elektroniczne tłukły ten temat. Około 11, gdy już co trzeba było wbito młotkami propagandy do głów obywateli, wystąpił jakiś przedstawiciel sił lotniczych i powiedział, taka instrukcja nigdy nie istniała. Następnego dnia w Gazecie Wyborczej ukazał się materiał o tej sprawie, który w tekście zasadniczo przedstawił fakty tak, jak one były.
że Komsomolska Prawda zaprzyjaźniona z władzą putinowską puściła fałszywą informację, że polscy generałowie tą informację zdementowali. Ale tytuł materiału w Gazecie Wyborczej nie brzmiał manipulacja Komsomolskiej Prawdy, tylko brzmiał smoleńska pyskówka. Dlaczego? Żeby wbić nam do głowy, że zastanawianie się nad katastrofą to jest jakieś zwykłe kłócenie się bez znaczenia. Ludzie na poziomie zdystansowani, niezacietrzewieni, to w pyskówki się nie angażują. Pyskówki to dwie panie w maglu się mogą angażować, czy dwóch typulków pod budką z piwem, tak? I z żalem muszę powiedzieć, że ten sposób prymitywnego rozumienia Smoleńska widzimy tutaj u profesora fizyki, skądinąd wybitnego fizyka, ale najwyraźniej kiepskiego socjologa i politologa, żenująco kiepskiego, profesora Turskiego. I teraz wracamy do klucza. Kluczem jest myślenie, sposób rozumowania, sposób odczuwania tych tysięcy ludzi, którzy głosowali na Platformę. Ja bym chciał wiedzieć, jak oni odpowiedzą na pytanie, czy Donald Tusk ma odwagę poprosić Putina o dowody rzeczowe. Mam do was prośbę, żebyście nie robili tego pochopnie, ale jak już się z kimś zaprzyjaźnicie z tamtego świata, zadajcie mu to pytanie, nie na początek, jak misjonarze. Najpierw zbudujcie studnia, wypijcie studnię wódki wspólnie, a potem zadajcie pytanie. A jak ktoś z was będzie miał ciekawe obserwacje, proszę, żeby panu Wiesławowi przekazał, a pan mi w mailu przyśle to, żebym jako badacz mógł zrozumieć głębiej. Dobrze? Czyli bądźcie moimi współpracownikami, badaczami. Panie profesorze, wobec tego ja mam pytanie do pana. Bo z tego co rozumiem, z tego, to też muszę powiedzieć, że myślę o tych sprawach od dłuższego czasu. My jako Polacy jesteśmy podzieleni na różne grupy, nie tworzymy wspólnoty. Tak to rozumiem. I my, jako tutaj członek zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, powinniśmy wyjść z tego kokonu. Mówi się, że to ostatnio u Ziemkiewicza jest to zalecenie. 3-4 godziny na rzecz, tygodniowo na rzecz lokalnej społeczności. Nie patrzmy, czy to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy inna instytucja, czy klub sportowy, czy tak. Nie róbmy imprez, czy tylko dla siebie, róbmy dla wszystkich. Czy takie myślenie to jest ten kierunek, o którym pan mówił? Tak, to jest dokładnie coś takiego. Proszę państwa, gdybyście sobie postawili takie postanowienie przedwigilijne, bo noworoczne to będzie później, przedwigilijne, że do świąt postaram się nawiązać rozmowę o Polsce z kimś, kto nigdy nie chodził na wybory. I postawię sobie za to, nie żeby tam głosował na PiS, nie. Skromniejsze, ale nie mniej ważne. Zainteresować go polityką i żeby postanowił, że pójdzie głosować po namyśle. Takie zadanie. Mam czas prawie miesiąc, no bo ostatnie dni przed świętami trzeba odjąć, tak? Wyciszyć. Mam miesiąc podjąć ciche zobowiązanie, że jedną osobę, a to jest połowa dorosłych ludzi, która nie chodzi na wybory, wciągnę do refleksji o naszym kraju. I to będzie to moje, i w tygodniu poświęcę co najmniej 3-4 godziny na to, jak się da trochę więcej. Będę starał się znaleźć klucz do kogoś. Do otworzenia jego refleksji. Ale oczywiście można inne postanowienia zrobić, ale sam pomysł, że człowiek, zwłaszcza ten, który nie musi na trzech etatach pracować, żeby związać trudny koniec z końcem, kilka godzin w tygodniu poświęca dla swojej wspólnoty czy ojczyzny, to jest bardzo dobre. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie profesorze, mam do pana pytanie. U nas media po prostu, można powiedzieć, nie funkcjonują. O ile funkcjonują, to w jedną stronę. I teraz odpowiedzialne osoby za kierowaniem mediami, to jest pan Dworak i ta jego spółka i tak dalej. Przecież oni łamią konstytucję. Czy na nich w ogóle nie ma prawa? Bo jakby były media,
no to w końcu jakoś do społeczeństwa by to dotarło. Tak, to jest ważny problem, ale odpowiedź jest prosta, brutalnie prosta. Proszę Państwa, przypomina mi się sytuacja z roku 1981. Wybuchła Solidarność. Solidarność trwa, jeszcze stanu wojennego nie ma. Jeszcze nie wiemy, że będzie stan wojenny. Jest może połowa roku. W Toruń, miasto uniwersyteckie, pełno dyskusji, debat. Ludzie są zachłysnięci tym, że w auli UMK, gdzie jest 907 miejsc, gdzie jeszcze jak na schodach siedzą, to przyjdzie ponad 1000 osób, jeszcze na scenie. Są dyskusje, ludzie mogą powiedzieć to, co myślą. Ja sam też jestem tym oszołomiony, jako wtedy dość młody asystent. I odbywa się dyskusja, w której uczestniczy taki pan, ja teraz powiem jego nazwisko, proszę się nie irytować, się denerwować. Adam Michnik uczestniczy w tej dyskusji. I dyskutuje z pewnym przedstawicielem PZPR-u i mówi taką oto tezę. Władza ustępuje tylko przed pistoletem strajkowym przystawionym do skroni. Adam Michnik mówi to o władzy komunistycznej, że ta partia, jak nie ma presji ludzi, którzy są zorganizowani, zdeterminowani, to nie ustępuje. Gdyby w marszu Obudź się Polsko 29 września w Warszawie, ja wiem, że tu są osoby, które pojechały autobusem tam, bardzo wam dziękuję za to, chociaż nie mieliśmy może okazji się spotkać, chociaż byłem też na tym marszu. Gdyby na tym marszu nie było około 200 tysięcy osób, tylko nie sądzę, że było więcej, ale się nie spierajmy teraz. Gdyby było 3 albo 4 razy tyle, to ta koncesja już by była. Nie umieliśmy, nie umiemy, cały czas jeszcze nie umiemy przyciągnąć większej ilości Polaków. Proszę Państwa, władza to jest pewna gra. Kto gra mało inteligentnie, kto nie umie zjednać sojuszników, przegrywa. Pewien zakonnik z Torunia zbudował wielkie dzieło. Ono nie przetrwa bez naszego wsparcia. I teraz już wiemy, że nie chodzi tylko o datki, o ten słynny wdowi grosz. Zobaczcie, co z wdowich pieniędzy potrafił zrobić zdeterminowany i utalentowany zakonnik, co? Ale bez obywatelskiej aktywności ta przestrzeń wolności medialnej, którą współtworzą te media, które są przeciwwagą innych, nie przetrwa. To od nas zależy, czy będziemy potrafili w którymś momencie spowodować, że na demonstrację spokojną, pokojową, gdzie ludzie mieli dobrą, pozytywną energię, tam chodziłem z przodu, z tyłu, żeby wyczuć te emocje. W odróżnieniu od tych emocji, które były 11 listopada, które były inne. 29 września, nie wiem, czy się zgodzą ze mną ci, którzy tam wtedy byli, były dobre emocje. Dobra, pozytywna energia, duma, że jesteśmy tu razem i opowiadamy się po stronie wolności. Prawda? Jeśli będziemy tą pozytywną, dobrą energią potrafili zarażać dobrą energią naszych rodaków, to władza ustąpi. Jak nie będziemy potrafili, to nas zmanipuluje. Dziękuję bardzo i proszę o następne pytania. Iwo Grzegorzewski. Panie profesorze, pierwszą rzecz chciałem wspomnieć, właściwie odpowiedzieć na pytanie, które pan profesor dopiero nam kazał stawiać ludziom, którzy głosowali na Platformę. Pewien czas nie temu... Nie kazał, prosił. Prosił, dobrze. Pewien czas temu właśnie z znajomym w Poznaniu rozmawiałem po tych wyborach drugich, kiedy Platforma wygrała. I on mówił, całe szczęście, że ten Kaczyński przegrał, bo przecież ten Smoleńsk to był zamach i jakby wygrał Kaczyński, to by była trzecia wojna światowa. Ja tylko powtarzam, co usłyszałem. Byłem dosyć zaskoczony takim argumentem. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Byłem swego czasu na takim szkoleniu komputerowym. Mieliśmy bardzo sympatycznych wykładowców, których bardzo ceniłem. Ale tak się złożyło, że większa część z nich chciała głosować w tym 2007 roku na Platformę. I tak rozmawialiśmy, dlaczego. I argumenty padały takie, że Platforma będzie liberalną gospodarkę prowadziła, niższe podatki,
gospodarka będzie się rozwijała, będzie można przedsiębiorczość, uproszczenia. No, ja pytam, no ale przecież tutaj pani Zyta Gilowska podatki obniżyła i to przyniosło efekty. No, ale Platforma to zrobi jeszcze lepiej. Była sprawa w wielu z takich branżowych, komputerowych pismach, tam w Chipie czy w innych, jak chronić się przed podsłuchami, jak zabezpieczać komputer, jak szyfrować swoje dane, bo rząd będzie chciał to wszystkim wywigilować. No, ale przecież wiemy, że akte, wyszła sprawa później zupełnie innego rządu. Wtedy nie mówiono po imieniu jaki rząd, no ale było wiadomo, do kogo to się odnosi. I była jeszcze jedna sprawa. Zbierano podpisy, jeżeli chodzi o zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. To później nagle zostało, te wszystkie podpisy zostały zniszczone i teraz pan Kukiz organizuje ruch Zmieleni, żeby do tego wrócić. I teraz ciekaw jestem, co pan profesor uważa, czy to jest droga do tego, żeby uzdrowić życie polityczne w Polsce? Zacznę od trzeciej kwestii, od projektu tak zwanych jednomandatowych okręgów wyborczych. Kilka lat temu sam byłem zwolennikiem tego rozwiązania, przed rokiem jeszcze 2005, ale w świetle mojej dzisiejszej wiedzy uznaję, że jest to rozwiązanie naiwne. W istocie są dwa kraje, gdzie w przybliżonej postaci ordynacja w pełni większościowa funkcjonuje, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. I mimo to demokracja w tych krajach nie jest wolna od istotnych patologii. I sądzę, że gdybyśmy rzeczowo przedyskutowali sprawę tej ordynacji, to ona jest traktowana przez zwolenników jednomandatowych okręgów wyborczych jak i takie uniwersalne lekarstwo. Jak je zastosujemy, pstryk, to się wszystko odmieni. Moim zdaniem to jest błędne myślenie, natomiast ważne jest coś innego. Platforma obiecywała, gdy nie była u władzy, że zmieni ordynację w tą stronę, zebrała 700 tysięcy głosów poparcia. I gdy zdobyła władzę, nie było jej do niczego to potrzebne i zmieliła zgodnie z hasłem strony Kukiza. To wszystko zmieniła. Pokazała, jaki jest jej stosunek do obywatelskości. Bo ja rozumiem, że Platforma by zrobiła tak, wprowadziłaby to pod obrady Sejmu i w dyskusji wykazałaby, że to nie był jednak taki dobry pomysł. Czyli uszanowałaby podpisy, które sama zbierała i uznała, przyznajemy się do błędu, po analizie uznajemy, że to nie jest to. To wtedy w otwartej debacie, tak, do czegoś byśmy doszli. Świadomość obywatelska co do roli ordynacji mogłaby być większa. A teraz pana pierwsze, najważniejsze pytanie, mianowicie oto zwolennik Platformy mówi, dobrze, że mówi, nie wyklucza, ten ktoś może nawet jest przekonany, że był zamach. Ale jak był zamach, to znaczy, że polskie państwo nie umie bronić swoich elit. Jeśli, gdyby tak było, że Rosjanie przeprowadzili zamach, to dlatego, że system ochrony władz państwa, kierownictwa państwa nie działał dobrze, tak? No. I teraz rozumowanie jest takie, ale lepiej, ja to rozumowanie w sensie ludzkim pojmuję, lepiej, żeby ludzie nieodpowiedzialni, którzy dopuścili, pozwolili Rosjanom zrobić zamach, mieli władzę, bo dzięki temu mamy spokój. Tylko ja bym spytał takiego zwolennika Platformy, jak on sobie wyobraża, że Kaczyński tą trzecią wojnę robi? Kaczyński jest tak potężny, że całe NATO by go posłuchało i poszłoby na wojnę z Rosją? To wynika z braku wiedzy o tym, jak funkcjonuje współczesny system międzynarodowy, że w demokracji między stanem obojętności a stanem wojny istnieje cała gama rozwiązań pośrednich. Na przykład presja dyplomatyczna, presja gospodarcza, prawda? Jak na przykład komisja międzynarodowa. Trzeba po prostu w takich sytuacjach ten argument potraktować poważnie, bo on jest wyrazem prawdziwego lęku.
lęku, który każdy zdrowy psychicznie człowiek czuje, lęku przed wojną. Ja urodziłem się w 54 roku, 9 lat po wojnie i wzrastałem w takim okresie, gdzie ludzie pamiętali wojnę. Moi rodzice, dziadkowie w kółko, w okresie mojego dojrzewania wojna była w świadomości obecna. Większość z was już jest za młoda, żeby pamiętać to echo wojny u starszego pokolenia. Ale lęk przed wojną jest dobrym ludzkim odruchem, bo on powoduje, że nie działamy pochopnie w wielu sytuacjach. Dlatego też nie można agresywnie reagować, jak ktoś ten lęk nam zakomunikuje. Ale można go spytać, czy gdyby Donald Tusk po męsku publicznie wystąpił w Sejmie i powiedział: drogi prezydencie Władimirze Putin, który z takim współczuciem przytuliłeś mnie do swojej piersi, oddaj wrak i czarne skrzynki. Czy to by też groziło wojną? Trzeba łagodnie, bez nieżyczliwości zadawać takie spokojne pytania. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze kolejne pytania. Czy są jakieś pytania? Ja tylko jedno nurtuję w katastrofie smoleńskiej. Dlaczego nośniki pamięci przekazano Rosjanom, skoro to były nośniki praktycznie tajne? Ale jakie? Które nośniki pamięci? Telefony komórkowe, laptopy. No ale to jest tak, bo mamy niesprawną władzę. Gdyby władza była profesjonalna, to razem z premierem polecieliby tam eksperci prawnicy, którzy by wynegocjowali z władzami rosyjskimi takie formy prowadzenia śledztwa, których Polska miałaby coś do powiedzenia. A oni w pierwszych godzinach, tak oszołomieni, myśleli tylko o tym, żeby prezydent szybciej, żeby Komorowski pełniący funkcję prezydenta jak najszybciej do kancelarii prezydenta wszedł, kontrolował różne sytuacje, żeby inne urzędy jak najszybciej poobsadzać. Myśleli, jak siebie umocnić, a nie jak umocnić Polskę. I podstawowe błędy związane z nieprofesjonalizmem i słabością charakteru ekipy rządowej spowodowały pewne dalsze działania. A ja na przykład nie jestem prawnikiem i nie wiem, jak mówią niektórzy, że można było, nie wiem, czy to było realne, zażyczyć sobie tak zwanej eksterytorialności obszaru katastrofy. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jak jest. Ambasada jest eksterytorialna, tak? Rosyjska policja, rosyjskie służby nie mogą legalnie wejść na teren polskiej ambasady bez łamania prawa międzynarodowego. Jeśli polski prezydent leci swoim samolotem, nie rejsowym, swoim samolotem, to on stoi na płycie lotniska i nie mogą tam wejść celnicy państwa, do którego polski prezydent przeciął, bo ten samolot też jest eksterytorialny. Nie wiem, jak jest w przypadku katastrof. Musiałby się prawnik wypowiedzieć, czy mogliśmy zażyczyć sobie tego, że teren katastrof jest eksterytorialny, bo się rozbiła polska własność, i nie mogą nic pobierać, przemieszczać. W sytuacji, gdy nie nastąpiła katastrofa na lotnisku, które musi być w ciągłym użyciu, tylko w okolicach lotniska, to nie było technicznych przyczyn, żeby się na to zgodzić. Ale mamy takiego premiera, jakich mamy współrodaków wyborców. Punktem ciężkości, moim zdaniem, nie jest Donald Tusk, tylko to, że my nie potrafiliśmy przez te 4 lata od roku 2007 przekonać naszych sąsiadów, kolegów, członków rodzin, że popełnili zły błąd, że popełnili błąd i oni ten błąd powtórzyli w 2011. To jest znak naszych słabości, że nie umiemy dobrymi myślami, dobrymi argumentami oddziaływać na otoczenie społeczne. Nie umiemy oddolnie dotleniać tkanki społecznej, wstrzykiwać do tkanki społecznej więcej prawdy i spokojnej argumentacji. Bardzo proszę,
Dobry wieczór, jestem szefem Rogu Palikota. Tylko mały pomruk, znaczy nauka pana profesora nie poszła w las. Oczywiście żartuję, daleko mi do Rogu Palikota, część osób będąca na tej sali jest nam nie bardzo dobrze. Chciałbym się zapytać o dzisiejsze wydarzenia, mianowicie kolejny serial telewizyjny o Mamie Madzi, mamy serial Brunon Zamachowiec i chciałbym, żeby pan profesor odniósł się do wydarzeń związanych z dniem dzisiejszym. Chodzi mi o taką sprawę, jeżeli jest jako fachowca, bo uczestniczył pan w weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, wyszła taka dziwna sytuacja, że prokuratura ABW informuje nas o zamachu, o przygotowywanym zamachu, o jakimś tajemniczym inspiratorze, którego nie ujęto. Tymczasem 11 listopada pan prezydent wraz z marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu spokojnie spaceruje sobie po ulicach Warszawy. I stąd moje pytanie, czy jak ocenia pan to wydarzenie? Bo doszło tutaj do zagrożenia bezpieczeństwa państwa moim zdaniem, bo przyjmijmy, że ten zamach był realny, w co osobiście nie wierzę. W tym momencie, gdyby coś się stało, jakiś wybuch, coś podobnego, zginęłaby głowa państwa, zginęłaby prawdopodobnie także pani marszałek, zginąłby marszałek Senatu, w związku z tym, kto przejąłby władzę w Polsce. I tutaj to pytanie o tego tajemniczego inspiratora, kto, tak przyjmijmy, kto mógł wówczas za tym stać. Dziękuję. Proszę państwa, ja nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy, bo najpierw miałem dyżur na uniwersytecie, a potem pan Wiesław wiózł mnie w samochodzie tutaj i nie w samochodzie pana Wiesława nie ma TVN24 podłączonego. Więc nie znam szczegółów, ale na poziomie oddziaływania na psychologię zbiorowości. To jest powtórzenie tej sztuczki z lękiem przed wojną. Lepiej, że nawet jeśli był zamach, nie rządzi Platforma, bo nie będzie wojny. Ale ponieważ straszenie wojną jakby się wyczerpało, teraz będą nas straszyli podpaleniem kraju przez zamachowców. Linia propagandowa będzie taka. Jeśli będziecie popierali Prawo i Sprawiedliwość, jeśli będziecie popierali jakieś ugrupowania, które kładą nacisk na suwerenność Polski, to będziecie hodowali ekstremizm, postawy uzasadniające przemoc. Chodzi o to, żeby nastąpiło jeszcze większe odsunięcie się tych zdezorientowanych wyborców od rozwiązania, które wiąże się z tą wizją przebudowy Polski, której głównym hasłem jest sprawne, uczciwe państwo. A więc niezależnie od tego, czy ten zamachowiec istniał, czy to jest człowiek, który próbował naśladować Breivika, tego nie wiem, za mało wiem, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć. To jest od A do Z prowokacja służb. Czego nie wykluczam, bo w historii działania tajnych służb, nie tylko w Rosji, nie tylko w ZSRR, prowokacje były robione, to efekt dający się mierzyć socjologicznie przez oddziaływanie na nastroje społeczne i kierunek oczekiwanego efektu jest jasny. Panika moralna, przestraszenie, które powoduje, że ludzie tracą zdolność rozsądnej analizy. Nie analizują tego, że co czwarty pociąg się spóźnia, a więc zarządzanie Ministerstwem Infrastruktury jest nieskuteczne. Nie analizują tego, że reforma służby zdrowia jest nieudana. Nie analizują tego, że sądownictwo działa przewlekle i jest częściowo skorumpowane i dyspozycyjne wobec władzy państwowej. Nie analizują tego, że policjanci nie wykonują swoich obowiązków reagowania na łamanie prawa, jeśli tylko nie ma nacisku na nich. Nie analizują tego, że fundusze unijne są marnotrawione i rozdawane według zasad kolesiowskich. Nie. Ludzie będą nakręceni lękiem przed jakimś terroryzmem. Będą nakręceni lękiem, który będzie nakręcony przez, proszę państwa, medialne sceny. Jak ktoś trafnie napisał, tu jest konferencja prasowa panów z prokuratury i z ABW, którzy dość rzeczowo informują, a w tle telewizja puszcza jakieś wybuchy.
nie wiadomo jakie, sprzed iluś lat i co mają co robić. A jaki jest efekt tego tła? Lęk. Wdrukować lęk. Ten sam efekt, jak na okładce tygodnika Newsweek, portret Jarosława Kaczyńskiego, napisem Świr, przez komputerowy Photoshop, czyli manipulację obrazem w oczach ogniki, wyraz twarzy sztucznie podkręcony. W momencie, gdy u kogoś udaje się wyzwolić silne emocje, to ten ktoś jest mało racjonalny. Badacze sukcesów Adolfa Hitlera zwrócili uwagę taką na to rzecz, że Hitler, gdy szedł po władzę, stwierdził, że gdy odbywał wiece do południa, to bardzo rzadko udawało mu się wywoływać entuzjazm. Natomiast, gdy wiece były robione wieczorami, potrafił od taki wejść w rezonans z tłumem, że wyzwalał ich entuzjazm. Jak badacze to tłumaczą? Ludzie rano do południa mają świeże umysły i ich zdolność krytycznej analizy słów, które padają z mównicy, jest dość duża. I jeśli te słowa nie trzymają się kupy, to nie reagują. Są jakby zdystansowani. Natomiast po całym dniu pracy, a przypominam, że wtedy pracowało się znacznie ciężej, bo była inna technologia, po całym dniu pracy ich część umysłu odpowiedzialna za racjonalne myślenie jest wyłączona, natomiast część emocjonalna jest dalej aktywna. I w tym momencie przy zdjętym filtrze intelektualnym łatwiej jest zarządzać ich emocjami. Tu chodzi o to, żebyśmy byli tak rozemocjonowani, żebyśmy utracili zdolność racjonalnej analizy. To jest sedno tego, co się dzisiaj dzieje, co się będzie działo w mediach przez najbliższe dni. Dobry wieczór, Sylwester. Chciałem, panie profesorze, tutaj witam też serdecznie wszystkich, którzy się tu zgromadzili. Mam takie pytanie. Jaką obecna władza u nas teraz obecnie rządzi? Bo wiadomo, że Platforma była założona przez m.in. pana też Macieja Płażyńskiego, świętej pamięci. Domniemając, kierownictwo teraz naszej obecnej władzy, czy ona jest skierowane przez ludzi, wśród nich zgromadzonych, oni są kierowani prezydent i premier, czy steruje nimi pan Kiszczak? Myślę, że na początku pan Kiszczak był bardzo wpływową osobą. Teraz jest staruszkiem w niezbyt dobrej formie i na pewno oczywiście tu i tam jeszcze potrafiłby nacisnąć guzik, puszczając w obieg informacje o agenturze nieujawnionej dotąd, wywierać wpływ na działanie pewnych polityków. Natomiast to jest dłuższa historia, ale powiem Państwu tak. Bodaj dwa lata temu, czy półtora roku temu, byłem poproszony przez oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, żeby wygłosić wykład pod tytułem Kto rządzi Polską? Rozumiem, że pan się o to pyta, czy Donald Tusk jest rzeczywistym władcą, czy za nimi stoją jakieś inne wpływowe osoby. I miałem wtedy okazję, pamiętam, rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. I w ogóle rozmawiałem z rozmaitymi osobami z biznesu, z polityki i wszystkich pytałem ich, w ich odczuciu, kto rządzi Polską. I Kaczyński powiedział, przede wszystkim premier, bo w naszym systemie władzy, niezależnie od rozmaitych zakulisowych mechanizmów, premier posiada kluczowe instrumenty rządzenia. I teraz, ale tak jak w każdym innym kraju, nawet tych najbardziej demokratycznych, zawsze istnieją tak zwani oligarchowie, czyli ci biznesmeni, którzy mają największe majątki, największe możliwości oddziaływania, z nimi się musi liczyć polityk. Przedstawmy to na w prostych krokach. Z kim musi się liczyć polityk w kraju demokratycznym? Z wyborcami, tak? Bo to od nich zależy to, czy może spokojnie rządzić. Jeśli wyborcy nie demonstrują, to rządzi spokojnie. A jeśli wyborcy go akceptują i pójdą do urn,
może rządzić dalej. Czy to znaczy, że głos każdego wyborcy jest dla polityka równoważny? Nie. To nieprawda. A bo pani, jak pani pójdzie do wyborów, mimo całego pani wdzięku, ma pani jeden głos. Ale gość, który jest właścicielem stacji radiowej, telewizyjnej lub właścicielem dużej gazety, ma więcej niż jeden głos. Dlaczego? Bo on jest w stanie wywrzeć wpływ na sposób myślenia pani koleżanek. I może się okazać, że pani koleżanki, które oglądają program TVN Style, wydawałoby się taki tam o modzie i tak dalej, i pomyślą, jaka ta pani Jola elegancka. No to chyba ci, którzy mówią, że tam ona była związana z tamtą taką jedną partią, co miała te moskiewskie pieniądze. Znaczy, to nie, nikt nie pamięta o moskiewskich pieniądzach, prawda? Proszę Państwa, obywatel, który dysponuje pudłem rezonansowym w postaci rozgłośni radiowej, telewizyjnej czy wielkim portalem internetowym, jest obywatelem, z którym polityk się musi bardziej liczyć niż z tym, który ma jeden głos. I teraz oczywiście ludzie służb, którzy mają możliwości zakulisowego oddziaływania na przykład na dziennikarzy, trzymania haków na dziennikarzy, którzy oddziałują na nas, są istotni. Ale nie jest tak, że premier jest kompletny marionetką. Musi się liczyć z oligarchami, musi się liczyć z najpotężniejszymi biznesmenami, musi się liczyć z najpotężniejszymi postaciami ze służb, ale on nie jest marionetką, jest jednym z graczy i to prawdopodobnie najsilniejszym, bo nawet premier o słabym charakterze jest silnym graczem. Ja proponuję jeszcze jedno pytanie. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę uzyskać niepowtarzalną dedykację, na przykład dla długo niewidzianej cioci w Kanadzie, z którą się pokłócił, a chciałby na gwiazdkę do niej wysłać moją książkę, żeby ciocia spojrzała na Polskę od serca, ale i od punktu widzenia analizy naukowej, to dedykację dla cioci z przyjemnością wpiszę. Ale najpierw to pytanie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu, witamy serdecznie. Panie Profesorze, przedstawi się Kazimierz Gierzowski, rencista, rolnik, w zasadzie już przekazałem gospodarstwo synowi. Członek tylko i wyłącznie w tej chwili Solidarności Rolniczej, ale sympatyk Zjednoczonej Prawicy, szerokie Zjednoczone Prawicy. Potem rozwinę ten temat. Uczestniczyłem też w pochodzie w Warszawie, byłem między innymi z koleżankami, z kolegami z naszego powiatu w Marszu Obudźcie Polsko. Również odwiedziłem, jak pan profesor powiedział, tego znakomitego zakonnika z Torunia, który no, może poszczycić się wieloma osiągnięciami na święcie dziękczynienia. To by było przedstawienie, a teraz panie profesorze, pod wrażeniem wykładu. Kończyłem studia 40 lat temu, no, na takim wykładzie naprawdę w tych latach nie byłem, a w ogóle nie byłem na wykładzie profesora socjologii. Kapitalny wykład, rzeczowy, zgadzam się całkowicie wszystkimi tezami, które pan profesor tutaj przedstawił. No, dużo rozjaśniło mi się też w głowie, bo faktycznie człowiek czyta co prawda gazety na bieżąco, ale wszystkiego nie wiemy. A teraz ta Zjednoczona Prawica. Muszę ten temat poruszyć, bo tu nie padł jeszcze, dlaczego nie ma Zjednoczonej Prawicy w Polsce. Dlaczego partia prawicowa najsilniejsza pozwala, czy dopuszcza do tego, żeby odchodzili z niej znamienici, dobrzy, no różnie. Są i wyjątki, że źli działacze i być może zdrajcy, na tym powiedział, tej prawicy, czy tego ugrupowania. Czy to jest konieczne, czy tak musi być? Pan jako socjolog na pewno też analizował te sprawy i zastanawia się i ma na pewno na ten temat pogląd. Chciałbym, żeby doszło i co można by zrobić, żeby doszło do Zjednoczonej tej Prawicy. Bo to jest też jeden z elementów sukcesu i wygranej. Bo my, pan profesor ma rację, że powinniśmy no, na dole zebrzeć szyki, pracować w rodzinach, przed kręgiem, ale my możemy ręce sobie robić, jeśli ktoś, nie powiem kto, może z nazwiska, coś palnie, coś powie, nie uda mi się za złą podpowiedzią, myślę przed wyborami parę dni, ostatnimi wyborami, teraz niedawno też. Czy ktoś to zaproponował, czy ktoś sprowokował
uważam, że to jest niepotrzebne. Czy można tego by uniknąć? Jeszcze na końcu pytanie osobiste do pana profesora, bo jak rozumiem, pan nie jest w tej chwili doradcą ani no, prezydenta na pewno nie, ani premiera, bo chyba tak z tego wypowiedzi wynikało. Czy gdyby panu zaproponowano, to pan by przyjął? Uważam, że warto byłoby. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, oczywiście dobrze jest, kiedy pewne ugrupowania są zjednoczone, ale czy do tego, żeby zacząć reformować Polskę, zjednoczenie prawicy jest niezbędne? Co jest niezbędne do tego, żeby w sposób uczciwy, otwarty zacząć reformować Polskę? Co jest do tego niezbędne? Wygranie wyborów. Czy te wybory wygra partia? Pytanie jest takie. Jakiś procent poparcia ma partia Jarosława Kaczyńskiego? Czy z punktu... I on jak każdy polityk stoi przed rachunkiem, przed rachubą polityczną. Czy mam szarpać się, iść na rozmaite kompromisy, żeby jeszcze 2-3% z prawej strony zerwać, ugrać, robiąc ileś kompromisów z rozmaitymi osobami, często o trudnych charakterach, jeszcze trudniejszych niż jego i mój razem wziętych, czy z pomocą waszą sięgać po tych Polaków, którzy są chociażby w tych 50% niegłosujących, 1/5 z tych przyciągnąć. Inaczej mówiąc, chcę państwa zachęcić do myślenia bardziej politycznego, jak myślą profesjonaliści, tak? Myślą pod kątem nie wepchnięcia w jakieś ramki ideologiczne, tylko najpierw pod kątem wygrania wyborów. Jak wybory są wygrane, to się myśli znowu nie pod kątem nabrania z członków partii, z małych jakichś tam planktonów, tylko pod kątem wizji przemian instytucji, zmian prawa, zbudowania sprawnych rozwiązań organizacyjnych, które uruchamiają rozwój na wszystkich poziomach życia, we wszystkich regionach. To jest jakby troszeczkę inna perspektywa niż ta, która się wyłania z codziennych dyskusji. A co do tego doradzania, proszę państwa, ja nie byłem nigdy doradcą urzędu premiera ani urzędu prezydenta. Ja byłem doradcą osoby na czas pełnienia urzędu. Na przykład w mojej umowie o pracę, podpisanej na początku roku 2008, byłem mianowany doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego na czas pełnienia przez niego urzędu. I to tym doradcą przestałem być w momencie jego śmierci. A obecny prezydent nie wydaje mi się być postacią, w której ktoś, kto wierzy w Polskę tak jak ja, mógłby doradzać. On ma innych doradców, wierzących jak się wydaje w innych. A ja mam do państwa jeszcze pytanie, dlaczego ci goście, to jest zdjęcie z internetu, dlaczego ci goście, którzy weszli sobie na jakiś szczyt, wzięli ze sobą tą flagę. Ta flaga nie była im potrzebna, żeby iść tam, ani nie będzie spadochronem, żeby szybciej zlecieć, tak? Wzięli ją i sfotografowali się. Do czego ona jest im potrzebna? Spytajcie się waszych sąsiadów złotowian, pokażcie im jakieś takie zdjęcie z internetu i spytajcie się, dlaczego ci goście uznali za stosowne nieść w plecaku, a potem rozwinąć. Nawet mówię, ta flaga jest niezgodna z przepisami, bo polska bandera, orzeł powinien być w górnej części flagi, ale to nie jest ważne tutaj. Orzeł powinien być cały, mieścić się na białym polu. Ważne jest to, że oni chcieli to mieć ze sobą. Z jakiego powodu? Bo oni nie chcą być tylko zwierzętami, którzy jedzą i się wypróżniają. Nie chcą być tylko egoistami, którzy robią pewne rzeczy dla własnych uciech. Chcą być częścią czegoś większego niż oni są sami. Większego niż ta góra. Częścią czegoś, co było przed nami i będzie po nas. Bardzo dziękuję.